Bartman. Chciałem podziękować za to, że mogę tutaj wam trochę opowiedzieć o Drupalu. Przyjechałem z Wrocławia, jestem jednym z współzałożycieli firmy Droptika, która zajmuje się na co dzień właśnie wdrożeniami Drupala do serwisów internetowych, do aplikacji webowych. Zajmuję się też jakimiś akcjami, konferencjami związanymi z Drupalem, między innymi Drupal Camp Wrocław. Dzisiaj wam zrobię taki krótki przegląd na temat Drupala. Jest to prezentacja skierowana do osób, które jeszcze nie robiły nic w Drupalu, a które by chciały poznać ten system. Takie ogólne omówienie, jak jest zbudowany ten system. Co to jest Drupal? Drupal jest to platforma do tworzenia aplikacji internetowych. Jest to połączenie jakby CMS-a i CMF-a. Mamy z jednej strony gotowy taki panel do zarządzania treściami, ale też mamy API, za pomocą którego możemy sobie ten system rozbudowywać. Kto korzysta z Drupala? Dużo dużych organizacji, między innymi White House, NATO, Allegro Group ostatnio uruchomiło swoją stronę na Drupalu, Nokia. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć więcej, to tam w prawym dolnym rogu jest link do różnych przykładów. Ta prezentacja jest dostępna na slideshare.net, możecie sobie ją przeglądnąć. Drupal jest na licencji open source, mamy dostęp do całego kodu źródłowego, nie ma żadnych opłat licencyjnych ani za Drupala, ani za moduły, nie ma czegoś takiego, że są strony z płatnymi modułami, bo wszystkie moduły, które używają API Drupala, automatycznie są na licencji open source i wszystko jest do pobrania za darmo. Drupal oczywiście korzysta z PHP, czy jest napisany w PHP, korzysta z wielu baz danych, ale najczęściej się go używa w oparciu o MySQL-a, także można go postawić właściwie na każdym serwerze hostingowym. Możemy go też postawić na serwerze Microsoftu, możemy użyć bazy danych Oracle'a, też Microsoftu czy Postgresa, z tym też nie ma problemu. Jeśli chodzi o społeczność Drupala, jest bardzo duża. Drupal jest rozwijany od 2001 roku. Aktualnie mamy Drupala w wersji 7. Wersja 8 w tej chwili są plany, że będzie to na początku 2014 roku, chociaż wcześniej było to połowa 2013 roku i nie wiadomo, kiedy to będzie do końca skończone. Na Drupal.org mamy w tej chwili ponad 24 tysiące modułów, które są za darmo do pobrania, 1800 szablonów, ponad 600 dystrybucji Drupala, czyli takich gotowych paczek rdzeń Drupala plus jakiś zestaw modułów. Jest ponad 29 tysięcy programistów, którzy rozwijają rdzeń Drupala i moduły. W Polsce społeczność drupalowa spotyka się na corocznych konferencjach. Dotychczas były dwie takie konferencje. Kolejna będzie w maju 2014 roku. Także zapraszam, jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o Drupalu. Teraz dlaczego klienci chwalą Drupala? Podoba im się ten interfejs do zarządzania treścią, do modyfikacji treści, do zarządzania właściwie tym, co widzą na stronie. Podoba im się to, że mogą zintegrować Drupala z tym, co już mają w firmie, z jakimiś wewnętrznymi systemami. Są niższe koszty w porównaniu z komercyjnymi systemami, ponieważ mamy sporo gotowych komponentów, które właściwie można sobie wykorzystać i ewentualnie odrobinę zmodyfikować. Mamy właściwie praktycznie nieograniczone możliwości rozbudowy tego systemu, bo to, co można zrobić w PHP, to można zrobić też w Drupalu. Elementy składowe Drupala. Jeżeli zainstalujecie Drupala, to zobaczycie w nim tak zwane ENCI, czyli coś do przechowywania danych. Trzy rodzaje ENCI będą w Drupalu po instalacji. Jest to Node, czyli coś do przechowywania treści, czyli strony statyczne, jakieś artykuły, ewentualnie możemy sobie tworzyć własne rodzaje zawartości. Mamy też użytkowników, taksonomię, czyli coś, co służy do kategoryzowania treści. Możemy oczywiście sobie tworzyć własne encje, możemy sobie instalować moduły, które tworzą własne encje. Na przykład jest moduł Drupal Commerce, za pomocą którego można sobie postawić sklep na Drupalu i on tam tworzy jakieś swoje encje.
Każdą z tych encji możemy sobie rozbudowywać za pomocą modułu Fields. Moduł ten pozwala na za pomocą panelu przez stronę internetową rozbudowywać encje o dowolne dodatkowe pola. Zaraz za chwilę pokażę, jak to wygląda. Mamy jeszcze takie elementy Drupalu jak menu. Tych menu też możemy sobie tworzyć właściwie nieskończenie wiele. Do menu podpinamy linki, możemy je układać w strukturę hierarchiczną. Mamy też bloki. Bloki to są takie małe kawałki treści, które umieszczamy w tak zwanych regionach, czyli tam lewej kolumnie, prawej kolumnie, nagłówku. To było krótko o tym, jakie nazwy znajdziecie w Drupalu. Teraz co się najbardziej podoba programistom w Drupalu? Takie cztery rzeczy. Właśnie to Entity API, które pozwala, mamy te właśnie gotowe encje, jak chociażby Node, które możemy sobie rozbudowywać przez wyklikiwanie lub ewentualnie przez kod PHP tworzyć nowe encje. Fields, który pozwala na rozbudowywanie tych encji przez jakieś dodatkowe pola czy tworzenie jakichś nowych pól. Moduł Views, który jest generatorem zapytań SQL. Wchodzicie sobie na stronę, wyklikujecie, co chcecie mieć z bazy, on wam tworzy zapytanie SQL-owe i wybieracie, w jakiej formie te dane mają być prezentowane, czy to jest HTML, JSON, XML, PDF, czy jakieś tam inne są rozszerzenia do tego. Jeżeli HTML, to też możecie wybrać, czy to jakaś jest lista, czy to ma być tabela, czy jeszcze są jakieś inne opcje, to wszystko można wyklikać. Rules pozwala nam wyklikać jakieś akcje, które mają być wykonywane przy określonych zdarzeniach, które się dzieją w Drupalu. Na przykład jeżeli dostaniemy na stronie komentarz z jakimś przekleństwem w treści, możemy wysłać maila do moderatora i to też wszystko można sobie fajnie wyklikać bez jakiegokolwiek kodowania. To jest to Fields API. Tu jest rzut ekranu z rodzaju zawartości typu samochód i utworzyłem właśnie taki rodzaj zawartości samochód. Dodałem tutaj dwa pola do przechowywania koloru i rozmiaru silnika. Wszystko zostało wyklikane. Drupal utworzył nam tabelę w bazie danych. Mamy gotowy formularz do wprowadzenia danych. W kilka minut to można zrobić. Można mieć taki prosty mechanizm do jakby przechowywania informacji, załóżmy o samochodach. Jeżeli sobie wprowadzimy kilka takich samochodów i chcemy je sobie wyświetlić na naszej stronie, użyjemy modułu Views. W module Views wybieramy, jakie treści, jakie rzeczy z bazy danych mają być wyświetlane. Mamy tutaj rozmiar tego silnika, kolor, dodajemy jakieś kryteria filtrowania, kryteria sortowania, mamy jeszcze też pełno opcji innych, ale o których nie będę mówił. Na dole takiego widoku widzimy podgląd, co nam się tworzy, czyli takie zapytanie, które jest generowane przez moduł Views. To jest szczególnie przydatne, jeżeli chcemy w tym Viewsie wyklikać sobie coś bardziej skomplikowanego i chcemy się upewnić, czy rzeczywiście powstanie zapytanie, które chcemy. No i tak wyklikując sobie tego Viewsa, otrzymaliśmy taką stronę. Jest sobie tabelka, która nam prezentuje te nasze wybrane rzeczy z bazy danych, które chcieliśmy zobaczyć. Wszystko zostało zrobione w kilka minut, jeżeli się oczywiście tam zna ten moduł Views. Nie trzeba w ogóle nic programować, nie trzeba nic klepać kodu PHP. Powiem teraz o module Devel, zanim przejdę do pokazywania fragmentów API. Devel to jest taki moduł, który bardzo ułatwia pracę, jeśli chcecie programować w Drupalu. On w różnych miejscach pozwala nam wyświetlanie zmiennych dotyczących struktury danych, zmiennych przedstawiających formularze drupalowe czy dane o użytkownikach. Moduł też ma taką stronę devel/php, gdzie możemy sobie wrzucić jakieś proste kawałki kodu PHP i na szybko przetestować, czy to, co chcemy zrobić, to zadziała poprawnie. System hooków. System hooków w Drupalu
pozwala na modyfikowanie właściwie wszystkiego, co tam się dzieje, jakichś zdarzeń, bez konieczności modyfikacji rdzenia Drupala czy modułów Drupala. Po prostu tworzymy własny moduł, w którym tworzymy funkcję o odpowiedniej nazwie, i ta funkcja może się zaczepić chociażby w walidacji formularza. Dzięki temu możemy bezpiecznie sobie aktualizować Drupala czy aktualizować moduły, bo nie nadpisujemy tych naszych zmian, bo one siedzą w zewnętrznych modułach, które sami napisaliśmy. Tych hooków jest bardzo dużo, możecie sobie je zobaczyć na tej stronie. Są dwa linki, jeden jest do hooków dotyczących Drupala, drugi jest do hooków dotyczących modułu Views. Moduł Views jest chyba w każdej instalacji Drupala używany. W Drupalu 8 on będzie już w rdzeniu Drupala, a nie jako osobny moduł. Wracając do Viewsa. Jeżeli się zdarzy, może się zdarzyć, że to, co chcecie sobie w tym Viewsie wyklikać, jest tak złożone, że się tam nie da, może tak być, to też nie ma problemu. Możecie sobie to zapytanie, które tam zbudowaliście w Drupalu, dodatkowo zmodyfikować w kodzie PHP. Jest taki hook views query alter, mamy tutaj zmienną query. Wygląda ona w ten sposób, jest to taka rozbudowana tablica. Jeżeli byśmy chcieli sobie dodać jakieś bardziej skomplikowane warunki, czy jakieś relacje, nie ma problemu, możemy sobie pomóc kodem PHP i to rozbudować. Moduł rules. Moduł rules służy właśnie do wywołania akcji przy określonych zdarzeniach. Też mamy tu taki interfejs, który możemy sobie wiele rzeczy wyklikać. Przykład na tej stronie po dodaniu nowej zawartości. Zawartość jest typu car, wyślij wiadomość na określony e-mail. Jeżeli czegoś wam brakuje w module rules, też nie ma problemu, brakuje wam powiedzmy jakiejś tam akcji, tworzycie sobie hooka rules event info i następnie w miejscu, gdzie ta akcja ma być wywoływana, wywołujecie funkcję rules invoke event i następnie jakieś warunki czy akcje możecie sobie wyklikiwać już z panelu administracyjnego. Tych hooków do modułu rules też tam jest dość sporo. To jest przykład właśnie wywołania tego rulesa. Fields API. Domyślnie w Drupalu możemy sobie tworzyć takie pola jak pola tekstowe, jakieś listy rozwijane, liczby, jakieś referencje do różnych encji. Jeżeli nam czegoś brakuje, to możemy oczywiście sobie to napisać, też są hooki do tworzenia własnych pól, albo poszukać na Drupal.org i ściągnąć jakieś gotowe moduły tworzące dodatkowe pola, jak dla przykładu moduł link, który tworzy pole do przechowywania adresu URL. To jest przykład właśnie tworzenia nowej encji. Jeżeli nie chcemy korzystać z encji, które są w Drupalu, a chcemy przechowywać dane w własnej encji, o strukturze danych takiej, jakiej my chcemy, to możemy sobie zrobić taką encję właśnie za pomocą hooka entity info. No i sporo takich przykładów jest w tym module commerce, gdzie tam jest kilka dodatkowych encji dotyczących sklepu internetowego. System uprawnień w Drupalu wygląda tak, że mamy rolę użytkowników, mamy uprawnienia, przypisujemy te uprawnienia do ról, a następnie role przypisujemy do użytkowników. Moduły nam definiują jakieś tam zdefiniowane uprawnienia. Role możemy sobie dodawać przez panel administracyjny. Jeżeli nam brakuje jakiegoś uprawnienia, jeżeli nie ma problemu, zrobimy sobie hooka permission i mamy własne uprawnienie. W formularze też można dość wygodnie korzystać w Drupalu, bo to są po prostu takie PHP-owe tablice, z których Drupal generuje odpowiedni kod HTML. I tu mamy taki hook formalter, który pozwoli nam na modyfikację dowolnego formularza w Drupalu, czyli jeżeli jakiś moduł dostarcza jakiś formularz, albo sam Drupal dostarcza formularz, na przykład formularz logowania, chcemy go zmienić, używamy hook formalter,
pod tą zmienną form mamy dostępny cały formularz, możemy sobie go zmieniać bez modyfikacji rdzenia Drupala. A jeżeli chcemy stworzyć własny formularz, no to tworzymy coś w tym stylu, taką tablicę, następnie renderujemy ten formularz, otrzymujemy kod HTML-a. Jeżeli chcecie się łączyć z jakimiś zewnętrznymi aplikacjami, to też jest do tego moduł Drupal 8, ten moduł będzie w rdzeniu. Też bardzo prosto się z tego korzysta. Tworzycie sobie jakiś tam serwer, podajecie ścieżkę, gdzie to ma być, pod jaką ścieżką ma być dostępne. Macie zestaw takich standardowych zasobów dostępnych, które są w Drupalu, chociażby jakieś operacje na nodach czy na użytkownikach. Wystarczy, że tu pozaznaczacie, zapiszecie to i już możecie na przykład się logować. Też nie trzeba nic programować. Możecie sobie napisać teraz aplikację mobilną, która się loguje do Drupala i pobiera sobie z Drupala dane. Jeżeli wam coś braknie w tym module Services, to też możecie sobie dopisać. Jest też prosty hook do tego, tu jest wywołanie jakiejś funkcji i w tej funkcji piszecie jakieś operacje na danych, zwracacie dane czy przetwarzacie dane, które otrzymaliście. System szablonów w Drupalu 7 to jest PHP template, w 8 to będzie tweak. W 7 mamy ten system podzielony na takie pliki jak HTML, TPL, PHP, czyli taki główny kod HTML-a, który zawiera tagi head i body. Później mamy page, gdzie jest layout z całej strony, czyli te wszystkie kolumny prawa, lewa. Są regiony, czyli te części, powiedzmy tam lewa kolumna czy prawa kolumna. Mamy bloki, które umieszczamy w regionach. Te pliki też możemy sobie tworzyć chociażby dla wybranych podstron, żeby mamy stronę MyPage, możemy sobie dla tylko tej strony stworzyć osobny plik TPL, który będzie działał tylko na tej stronie, na pozostałych będziemy mieli inny layout. W Drupalu mamy taki system dziedziczenia szablonów. To jest bardzo wygodne, bo pozwala dość szybko stworzyć szablon. My najczęściej korzystamy z tego Zena. Jest tam już gotowy taki layout trzykolumnowy, responsywny, są jakieś tam pliki CSS i tylko właściwie modyfikujemy to, co jest nam potrzebne. Jeżeli będziecie chcieli coś robić w Drupalu, jako programiści PHP, pewnie będziecie jakieś tam mieli zadania i no wiadomo, że dużo pewnie robiliście, przyjdzie wam do głowy, jak to napisać w PHP, ale zachęcam najpierw, żeby poszukać jakiegoś modułu, bo tych modułów naprawdę jest dużo i jeżeli użyjecie modułu, który już był sprawdzony przez ileś tam osób, ileś stron, wiadomo, że są mniejsze szanse na jakieś błędy niż się samemu pisze. Jeżeli już chcecie pisać moduły, zajrzyjcie na tą stronę. Tam jest taki moduł z przykładami. Jest tam bardzo dużo hooków drupalowych. Jest dużo komentarzy, można się sporo z tych przykładów nauczyć. Drash to jest coś, co pozwala nam zarządzać Drupalem z konsoli. Czyli jeżeli nie chcecie klikać po całym interfejsie, a chcecie szybko coś wykonać w Drupalu i pracujecie na Linuxie, czy chcecie to zrobić na serwerze, gdzie stoi strona, no to możecie sobie zainstalować tam Drasha i komendami draszowymi wykonywać różne operacje. Oczywiście możecie też pisać własne komendy Drasha, jeżeli chcecie mieć jakieś własne komendy, które są wywołane z konsoli. Hook Update End to jest coś, co służy do aktualizacji bazy danych. Jest to wykorzystywane, jeżeli mamy różne środowiska danej strony, czyli wersja tam dev, staging i production. Jeżeli wprowadzamy zmiany na serwer produkcyjny, to powinno się to robić właśnie za pomocą tego hook update n. N to jest po prostu kolejny numer, tutaj podajemy, zapisujemy to w plikach modułów, plikach .install i Drupal będzie pamiętał, które hooki update n zostały wywołane, a które nie, że te kody się nigdy dwa razy nie wykonają na produkcji.
No i w ten sposób też możemy sobie zautomatyzować testowanie na jakiejś tam wersji testowej, zanim wdrożymy, chcemy jakieś zmiany wykonywać, możemy podłączyć pod to Continuous Integration i za pomocą tego hooka update sobie testować takie automatyczne aktualizacje na produkcji. Features. Domyślnie Drupal zapisuje te wszystkie jakieś widoki, ustawienia rodzajów zawartości w bazie danych, ale jeżeli chcecie sobie zapisywać to wszystko w plikach i wrzucać do Gita i za pomocą właśnie Gita czy plików przenosić ustawienia z wersji deweloperskiej na produkcję, no to powinniście używać modułu Features, który właśnie te wszystkie ustawienia eksportuje do specjalnych modułów. Następnie można przenosić te jakieś nowe widoki czy zmiany w widokach pomiędzy właśnie różnymi wersjami. Pod tym adresem możecie sobie ściągnąć takiego VirtualBoxa z przykładem, jak to wygląda na tym prostym projekcie Drupalowym. Drupal obsługuje wiele domen. Mamy tu dwie opcje. W korze Drupala jest tak zwany multisite, nie musimy właściwie nic instalować, wystarczy, że w katalogu sites utworzymy katalog o takiej nazwie jak nasza domena i tam podamy plik settings.php z parametrami do bazy danych i Drupal tam będzie najpierw właśnie przy wywołaniu jakiegoś adresu, on sprawdzi, czy dla danej domeny istnieje katalog, będzie najpierw do tego katalogu szukał. Więc na jednym Drupalu możemy postawić sporo różnych stron. Druga opcja to jest moduł Domain Access. Tam to wygląda trochę inaczej, po prostu jest jedna baza, ale jakieś treści mają po prostu połączone identyfikatory, do której domeny one przynależą. Wybór rozwiązania to już zależy od konkretnego przypadku. W przypadku jakichś większych aplikacji niestety trzeba jakoś się wspomóc i optymalizować działanie tego Drupala. I tu Drupal też ma sporo gotowych modułów, które się integrują z Memcachem, z Varnishem, z Solrem, jest obsługa baz danych Master Slave, jest obsługa CDN-a, no i jeszcze będzie szukać na pewno wiele różnych takich wspomagaczy znajdziecie. Agir jest to platforma do zarządzania wieloma Drupalami, szczególnie jeżeli macie właśnie te strony na multisajcie, to bardzo usprawnia ich aktualizację czy właśnie wdrażanie nowych wersji. Jeżeli ktoś ma jakieś strony spamowe i są bardzo podobne, to zachęcam do zapoznania się, może naprawdę oszczędzić sporo czasu. Środowisko programistyczne, no są rozszerzenia do takich najbardziej popularnych środowisk, Eclipse, NetBeans, Sublime, czy do innych są, to nie wiem, nie korzystałem, ale pewnie też coś znajdziecie, jeżeli będziecie potrzebowali. Przedstawiłem wam pokrótce sześć takich głównych modułów. Na Drupal.org znajdziecie, dzisiaj sprawdzałem, tam już jest 24 tysiące modułów, ta prezentacja jest chyba z czerwca, także jest tego bardzo dużo i bardzo dużo można zrobić na samych gotowych modułach. Tu wam zebrałem taki przegląd modułów, z którymi warto się zapoznać, zobaczyć, jak działają i zainstalować. Okej, co jest niefajnego w Drupalu? Sama nauka API, szczególnie dla kogoś, kto siedzi dużo w programowaniu obiektowym, może być trochę niewygodna i długa. Jest taki moment, jak tutaj widać, że sporo osób odpada. Dlatego, jeżeli chcecie się uczyć Drupala, warto mieć obok kogoś, kto zna tego Drupala i podpowie wam, jak coś zrobić, bo często, szczególnie na początku, jest tak, że niby jakieś proste rzeczy chcecie zrobić i ciężko to zrobić, bo nie bardzo wiadomo, jak to zrobić, a jeżeli ktoś programuje w Drupalu, nie wiem, 3-4 lata, to z reguły wam bardzo szybko podpowie i da podpowiedź, jak to zrobić. Sam Drupal jest, jak już mówiłem, rozwijany od 2001 roku. Aktualnie mamy wersję 7, wersja 6 też jest wspierana. W Drupalu są zawsze wspierane
dwie wersje, czyli są wydawane jakieś aktualizacje bezpieczeństwa, czy jakieś drobne ulepszenia. Ostatnie wersje są wydawane jakoś co 3 lata, czyli jak postawicie jedną stronę na Drupalu, to powiedzmy ona z 5-6 lat może sobie stać i będzie miała wsparcie od społeczności. Drupal 8 jest w tej chwili w wersji alfa 4. Jest tam sporo jeszcze do zrobienia. No i w Drupalu 8 jest dość duża rewolucja właściwie, jeśli chodzi o to, co jest pod maską tego Drupala. Sporo osób twierdzi, że to nie jest dobra droga. Mi to się osobiście podoba. Są dodane fragmenty Symfony, jest Twig, jest PHP Unit. Wcześniej było testowanie za pomocą Simple Testa, który nie był zbytnio fajny. Taki ciekawostek, strona Sensio Labs już stoi na Drupalu, chociaż Drupalu 8, który jeszcze nie jest skończony. Jeżeli chcecie trochę więcej sobie zobaczyć na temat Drupala w wersji 8, to macie tutaj takie 3 adresy. Kilka innych adresów na temat Drupala. Na Drupal idzie na studia.pl, znajdziecie prezentację z zajęć, które robiliśmy na Politechnice Wrocławskiej. Jest tam chyba kilkanaście różnych prezentacji właśnie tak od podstaw, jak rozpocząć pracę z Drupalem. Drupal Day to jest coś, nad czym teraz pracujemy. Będzie to takie jednodniowe szkolenie. Pierwsze będzie gdzieś pewnie pod koniec listopada albo na początku grudnia we Wrocławiu. Kolejne będzie w Gdańsku. Gdzie będą kolejne, to wtedy jeszcze w tej chwili nie wiem. No, jeszcze w tym roku, ale nie wiem kiedy. Kilka ciekawych dystrybucji, czyli tych paczek rdzenia Drupala i zestawu modułów, które są już skonfigurowane. Open Atrium, czyli taka dystrybucja do pracy w grupie. Commerce Kickstart, czyli ten moduł Drupal Commerce plus zestaw jakichś tam kilkudziesięciu różnych modułów skonfigurowanych. Jakieś systemy CRM. Listę wszystkich dystrybucji macie na tej stronie. Jest tam naprawdę sporo tego. Jeśli chodzi o książki, to jeśli chcecie naprawdę na poważnie zająć się Drupalem, to polecam Drupal 7 zaawansowane programowanie. Tam naprawdę bardzo jest dużo informacji i przeczytając to zrozumiecie dokładnie, jak działa Drupal. Na pewno nie będzie takich problemów, jak tutaj są. Czyli podsumowanie. Używając Drupala otrzymujemy zadowolenie klientów, którzy mogą sobie wygodnie zarządzać rozbudowaną strukturą ich strony. Programiści znowu mają gotowy zestaw modułów, które mogą sobie wygodnie modyfikować za pomocą API. API pozwala na modyfikację całego rdzenia i modułów bez ingerencji w kod tych modułów. No i to wszystko, co chciałem dzisiaj wam powiedzieć. Czy są jakieś pytania? Znaczy zgodzę się z tobą, że Drupal faktycznie bardzo ułatwia nam tworzenie stron, szczególnie jeśli nie jesteśmy jakimiś zaawansowanymi programistami. Można sobie dużo rzeczy wyklikać bardzo szybko, ale jednak tu jest PHP.con, czy nie uważasz, że tutaj większość ludzi to są programiści, którzy każdy ma jakiś swój ulubiony framework i czy nie uważasz, że warto poświęcić trochę więcej czasu swojego i napisać aplikację w jakimś swoim frameworku i to będzie 3-4 razy wydajniejsze niż Drupal? No to też trochę zależy. W Drupalu na pewno zrobisz to szybciej. Porównując cenę pracy programisty, a cenę jakiegoś lepszego serwera, chyba taniej wychodzić i napisać do Drupalu i kupić lepszy serwer po prostu. Okej. Okay. Anybody? Ja mam takie pytanie o te moduły. Tak trochę nie słyszałem innych pytań, to mam nadzieję, że się nie powtarzam. Jest jakiś proces w Drupalu, jeżeli chodzi o weryfikację, w jaki sposób te moduły zostały napisane, nie wiem, pod kątem jakichś audytów dotyczących bezpieczeństwa, czy jakości, jakie one są napisane, że, no nie wiem, mogę bezpiecznie naprawdę zacząć używać i tak dalej. Tak, jest coś takiego. W ogóle, żeby zacząć publikować na Drupal.org,
Trzeba przejść weryfikację, którą się przychodzi przy próbie publikacji pierwszego modułu. Drupal musi być zgodny ze standardami kodowania, które tam ma Drupal jakieś ustalone. Jest sprawdzany też pod kątem bezpieczeństwa. Ogólnie to kilka osób sprawdza taki moduł, zanim on zostanie opublikowany. Oprócz tego jest jeszcze security team na Drupalu, który przegląda te moduły, które już są jakoś dodane i sprawdza je pod kątem bezpieczeństwa. Także też w Drupalu domyślnie macie taki moduł update, który w zadaniach Chrona, zależy jak sobie ustawicie, czy raz dziennie, czy raz na tydzień, sprawdza, czy są nowe wersje modułów na Drupal.org i sprawdza też właśnie, czy są nowe wersje, które, nie wiem, to mogą być poprawki albo funkcjonalności, albo bezpieczeństwa. Jeżeli to są poprawki bezpieczeństwa, to dostajecie od razu w swoim Drupalu jakiś czerwony komunikat, że jest właśnie błąd w jakimś module, że jest to jakoś sprawdzane. Nie powiem ci, jak to security team wybiera moduły, które sprawdza. Tych modułów jest dużo i podejrzewam, że pewnie wszystkich nie sprawdzają. Do tego ci nie powiem, ale jest tam jakaś kontrola. Okej, dzięki. Już. Pokazałeś na początku te takie duże firmy, które używają Drupala. Czy jesteś może w stanie powiedzieć, wiesz, albo sam tworzyłeś jakieś duże aplikacje? Interesuje mnie, jak duże aplikacje można na tym postawić? Nie wiem, może po rozmiarze bazy danych, po ilości, nie wiem, co ten Drupal potrafi wyciągnąć? Jak kolega powiedział, to czasem po prostu lepiej opłaca się napisać samemu coś, co wiemy, że działa, co jest zoptymalizowane, a taki Drupal, no to co? Co potrafisz zareklamować przy tym Drupalu? No to też zależy właśnie, na ile znasz Drupala, na ile znasz inne frameworki. No powiedzmy, że bardzo dobrze znasz Drupala i bardzo dobrze znasz, powiedzmy, Symfony. Z większych rzeczy, które stoją na Drupalu, na Drupal.org jest, powiedzmy, że w tej chwili ponad 1 000 000 użytkowników, którzy regularnie korzystają z tego serwisu i tam się logują. Ile tam baza ma... Takie komercyjne stronki jakieś, no nie wiem, jakieś inne komercyjne. Nie mówmy już o tej głównej stronie Drupala, tylko jakieś komercyjne stronki. Kojarzysz coś takiego, jakieś duże implementacje? Wiesz co, ostatnio powstała taka jedna strona, że nie pamiętam, ale do analizy pozycji w wyniku wyszukiwania. I z tego, co tam gdzieś wyczytałem na Facebooku, mają bazę, która ma chyba 40 GB i to działa w tej chwili na Drupalu. Analiza słów kluczowych i analiza pozycji w Google. Coś takiego. Okej, dzięki. Słychać? Pytanie odnośnie rozwijania aplikacji Drupalowych. Wiem, że miałeś całkiem fajną prezentację na Drupal Campie odnośnie deweloperki, a chodzi mi już konkretnie o rozwijanie istniejących aplikacji na Drupalu. Załóżmy, że mamy dużą stronę, duży ruch i chcemy wprowadzić dużo zmian. Chodzi mi tu szczególnie o jakieś dodawanie kontentu, ułożenie regionów i tak dalej. Tym bardziej na przykład jakieś rzeczy związane z nodami, gdzie są jakieś załączane pliki i tak dalej, bo wiem, że featuresy sobie w tym momencie słabo radzą. Czy jest jakiś prosty sposób oprócz takiego po prostu przerzucania całej bazy? Czyli po prostu piszemy jakiś kod, który aktualizuje te treści i no mamy tego kodu już sporo gotowego, także nam to w miarę szybko idzie. Podejrzewamy, że jeżeli ktoś będzie się wdrażał w to, no to początkowo może być to niewygodne, ale jak sobie przygotuję taką bazę kodu właśnie do aktualizacji tych nodów, czy jak mówiłeś, te regiony, czy bloki, to idzie wtedy dość sprawnie. Jakichś gotowych rozwiązań do tego w tej chwili nie ma. Kolejne pytanie. Moje pytanie też odnosi się do wydajności. To znaczy ja mam pytanie, w jaki sposób wewnętrznie są przechowywane encje w
Drupalu? Bo owszem, można je zrobić dowolny schemat, tak jakby, ale w jaki sposób są przechowywane? Mam na myśli to, że jeśli to są na przykład artykuły, to owszem, to wtedy Drupal na pewno będzie wydajny, bo to jest jakiś taki ogólnie opracowany schemat działania. A w momencie, kiedy musimy wykonywać jakieś operacje, na przykład niech to będą statystyki, które musimy agregować, to czy Drupal z czymś takim daje radę? Znaczy strukturę ENCI i tego, jak ona trzyma sobie dane w bazie danych, możesz sobie dowolnie zaprojektować. Jeżeli chcesz mieć jakąś tam swoją strukturę, to nie ma problemu, żeby to zrobić. Znaczy rozumiem, że można mieć swoją strukturę. Chodzi mi po prostu o to, jeśli na tych ENCI-ach trzeba robić jakieś operacje grupowania, rozumiesz, po prostu agregacji różnej. To czy wtedy Drupal potrafi coś takiego zrobić automatycznie? W sensie, że powiedzmy, że ten moduł views, tak, który pobiera później dane z tych ENCI, czy? Może powiem tak, niech to będzie artykuł, który na przykład zapisuje na przykład hity, czyli odwiedziny na przykład do tego artykułu. I stworzymy sobie na przykład encję artykuł, encję hit i w tym momencie na przykład zagregować na przykład takie hity dla poszczególnych artykułów. Czy Drupal potrafi coś zrobić automatycznie i czy potrafi zrobić coś takiego wydajnie? Nie wiem, czy może zadaję złe pytanie po prostu, ale... Czyli chciałbyś sobie, nie wiem, wyciągnąć statystyki, tak, powiedzmy do tego artykułu. Jeżeli byś do ENCI opisał jeszcze właśnie tam integrację z modułem views, no to mógłbyś to viewsem wyciągnąć. Czy on zrobi to wydajnie? No czasami różnie bywa z tymi zapytaniami. Czasami buduje takie za duże zapytania, powiedzmy. Rozumiem, dzięki. Są jeszcze jakieś pytania? Już, momencik. Użyć? Okej. Tak nawiążę może trochę do tematu, który tutaj mamy, czyli dlaczego twoja kolejna aplikacja powinna bazować na platformie Drupal? Biorąc pod uwagę rozwiązania bardziej zaawansowane, jestem tutaj skłonny przyznać bardziej rację koledze wcześniej pytając, jeżeli znam jakiś framework, prawdopodobnie zrobi to lepiej, bardziej wydajnie na tym frameworku. Robiąc prostą aplikację, na tym learning curve, który widzieliśmy wcześniej, był m.in. WordPress, było kilka innych CMS-ów. Ja jako osoba, która już kilka wdrożeń na WordPressie zrobiła, mam pytanie właśnie, dlaczego na Drupalu nie na WordPressie? Powiem ci, nie odpowiem ci na to pytanie, nie robiłem na WordPressie, nie wiem jak to... Zdaję sobie sprawę, że to może być taki lekki, może się zacząć hejt mówiąc nieładnie tutaj, bo wiadomo, są zwolennicy jednego i drugiego rozwiązania, ale nawiązując do tytułu chciałem jakby sprawdzić, czy są konkretne jakby plusy w kontekście Drupala nad choćby WordPressem, który jest popularny również bardzo, jest duża baza modułów, jest sporo programistów, którzy to potrafią ogarnąć i wydaje mi się, że na początek też jest trochę prostsze. Stąd moje pytanie. Znaczy, no nie odpowiem ci, ja w WordPressie żadnych jakichś pluginów nie pisałem, nie wiem jak on w tej chwili wygląda. Tego jaka jest ogólna opinia, że WordPress jest niby do mniejszych rzeczy, Drupal jest do trochę większych. Nie mam porównania, nie pracowałem na WordPressie. Okay, dzięki. To jeszcze ja mam w takim razie takie, że mam jakieś sklepy działające na Drupalu, dostosowane do realiów gdzieś tam zagranicznych bardziej, a wiem, że ta społeczność skupiona wokół ich rozwoju w Polsce ma się dosyć słabo. Jak to na dzień dzisiejszy wygląda? Czy są sklepy dla Drupala, które mogłyby mieć zastosowanie u nas? No, masz rację, że wygląda to z tymi sklepami trochę słabo. Nie ma właśnie integracji z jakimiś takimi polskimi porównywarkami, z Allegro. Znaczy się, niektóre firmy niby to zrobiły, ale po prostu nie udostępniają tego kodu, tych modułów, trzymają to dla siebie. I to jest też taki problem, że postawić jakiś prosty sklep w Polsce, to chyba lepiej użyć, i byś chciał do tego jeszcze dobudować sobie sklep, no to wtedy ten moduł Drupal Commerce warto wykorzystać. Dobrze. Dzięki. Mamy końcówkę czasu już, także jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to już można, bardzo bym prosił zadawać je w kuluarach. Grzegorzowi bardzo dziękuję za prelekcję. Dziękuję.